Wszystkim z tej strony Atakama na waszych ekranach kolejny odcinek z Zoo Tycoon, tak bardzo oczekiwany, bo wy lubicie tą grę, ja też ją lubię. Co my tu mieliśmy dzisiaj porobić? Wypuścić jakieś zwierzątko. Gozjak się mnie wczoraj zapytał, dlaczego ja nie odstawiam tych samochodzików i chciałam dzisiaj sprawdzić, czy one faktycznie tam zostają, gdzie my je zostawimy. To jest pierwsze, co muszę zrobić. Wyzwanie mamy tutaj jeszcze na 13 minut, ale ja bym nie bardzo chciała wypuszczać moje zwierzątka. A coś mi grozi, jak tego nie zrobię? Wypuszczenie zwierząt? Nie, nic nam nie grozi, czyli... wśród gości odwiedzających twoje zoo przeprowadzono ankietę, wynika z... Niedźwiedź malański na poziomie 15. Zdjęcie w czasopiśmie. O, to możemy zrobić. Żyrafa siatkowana. To tylko szybko zdążę. Dobra, czekajcie, ja zrobię tak. Nie ma tego samochodu. Jaki kłamca, okłamał mnie, oszukał mnie bezczelnie. Tu jest nasza żyrafa, tak? Dawaj, chodź, tu zrobimy jej zdjęcie. Tak się robi. Ja się klika RB, prawdopodobnie, tak? LB, przepraszam bardzo, LB. Żeby zrobić zdjątko. Okej, czyli mamy to wyzwanie, tak? Co tutaj jeszcze? Na razie nie. I wybaczcie, że jeszcze nie nazwałam tych zwierząt, ale nawet nie mam czasu na to tak naprawdę. Dobra, nie będę się dzisiaj obijać, bo mam w planach coś tutaj porobić dzisiaj, jeśli chodzi o punkty obsługi. Coś takiego rozrywkowego. Weźmy tygrys maskotka czy treser papug? Treser papug. Jak długo będziesz się badać? Dość długo. To my tutaj popatrzymy, co u naszych zwierząt. Pokażcie. Ty masz poziom 8. Blackberry. Godziakowi się to imię strasznie podobało. Bardzo ładne jest to imię. Ty jeszcze jesteś maluszki. Misty masz poziom 3. Dobrze. A ty masz... Bishop, poziom 9. Ok. Czy jesteście zadowolone? Jesteście zadowolone. Jeszcze możemy tam dodać zwierzątka. Tutaj domek. Co was tutaj, co wam się tutaj nie podoba? W sumie moglibyśmy zrobić tak. Poziom 14, 13. Trochę poczekamy, aż tobie poziom wskoczy, bo ja nie wiem... Czy wam brakuje jednego, czy tutaj po prostu nie taki teren wybrałam? Nie wiem. Dobra, chyba powinno już się wybadać tamto. Punkt obsługi, bla bla, rozrywka. Oczywiście, treser papużek. Spoczką, to tak może być. Na dwie drogi. Tak bym wolała... No nie! O, tak może być. Od razu to ulepszymy na jedną gwiazdkę i na trzy gwiazdki. Teraz ej, antylopa szablonoga, fossa, niedźwiedź karmode. Ej, ładny. Aha, właśnie, bo wiem, co wy chcieliście. Pizzeria. O, pizzerię zrobimy też. Wiecie co? Wy chcieliście pandy małe. Dobrze, będą pandy małe. Poczekajcie. Toalety i dekoracje. Brak toalety. Tutaj możemy jedną postawić. Zaraz wam te pandy małe zrobię. Punkt obsługi, tak? Nie. Obiekty. Toalety. Ale czekajcie, bo tam były... Nie, myślałam, że jest większa. Cholipka. Tu niech będą. Ważne, żeby były po prostu. Ulepszymy im, żeby były... Wiecie, takie super, super. I z tej strony możemy zrobić tak samo toaletę. Obiekt. Toaletki. W ten sposób. I też oczywiście od razu ulepszymy. Ej, powiem wam, że tak bardzo źle nam nie idzie na tym wyzwaniu. Fotograf zwierząt. Co? Gatunku tygrys bengalski. Które będzie się nadawać do druku. Okej, idziemy. Tygryski moje. Moje tygryski kochane. Gdzie wy tutaj jesteście?
Jakieś takie ładne bym chciała, które by się nadawało do druku. Czyli, o, może wejdziesz na skały, to będzie... Czekajcie, bo ja mam tu widok odwrócony. O. Nie, 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 to ja mam pomysł. Co ja robię? Och, piękne zdjęcie. Zobaczcie, jaki mam talent. Talencior jak nic, nie? Talencior, oj tak, chciałabyś. Dobra, najbardziej zadbany zoo. Będziesz brał, bierzesz udział w konkursie na najlepiej wyglądający zoo, aby wygrać nagrodę za naj... Utrzymaj wskaźnik potrzeb związanych z dekoracjami w zielonej strefie przez 6 minut. Aha, no dobra. W zielonej strefie, czyli musimy tutaj też trochę podekorować. Słabo. Słabo. Co byśmy mogli tutaj? Dekoracje, a? Może jakiś posąg. Ale posągi trzeba badać. Nie! Zróbmy posąg lwa. Tak, tak. Tak tutaj. Na dwie. Tak. Jak pięknie, pięknie. Ulepsz. Ulepsz. I wiem, że tutaj można też zrobić coś w... dostosuj. I że można zmienić wygląd tego. Ale to nie teraz. Nie teraz. Musimy szybko zrobić ten. Te zielone. Zielone. Aha, czyli już mamy zielone. Okej, jeden posąg, spoko, sprawę załatwił. Dobra, weźmy tutaj. Dajmy coś jeszcze do dekoracji. Może jakiś krajobraz? Nie. Może fontannę? Chodźcie. Chodźcie, fontannę zrobimy ze słonikiem? Czy z antylopami? Z antylopami. Tak długo? No dobrze, jak już musicie. Mini ekspozycja. I teraz tak. Trawnik tropikalny. Ale skąd ja mam wiedzieć? Zbiornik wodny. Zacznij badania. Nie, myślałam, że to jest nazwa. Myślę, że tutaj one mogłyby... Tropikalny zbiornik wodny. Ja bym nad tym zaczęła badania, ale to zaraz, jak te fontanny się zrobią. Jeszcze się nie zrobiły. Ola Boga. Pokażcie, jakie macie wyzwania. Wypuszczenie zwierząt, to nie. Przysmaki dla zwierzaków, minus premia. Do ekspozycji średnie tereny trawiaste. Okej, średnie tereny trawiaste. Jak najszybciej dowieść tam pokar. Tak? Dobrze myślę? Dobrze. Czy ja mam to po prostu tak kliknąć? Średnie tereny trawiaste. Gdzie to jest? Tutaj chyba. Tak. I co? Elementy ekspozycji. Opieka. Ulepszę, żeby to nie musiało być... Aha, no to się uzupełniło. Okej. Zaraz mi pewnie wyskoczy, że woda też u nich. Dokładnie. Ulepszamy i nie musimy już zwalniać. Jej! Okej. No, dobra, czyli tak. Co ja miałam zrobić? Fontanna. Dajmy ją tu. Dekoracja, fontanna. Proszę bardzo. Jaka piękna. Tak piękna. Może być. I ją zaraz tutaj ulepszymy. Okej, zobaczcie w ogóle, jak to ładnie wygląda. Czekajcie chwilę, ja muszę tutaj zmienić coś w opcjach. Czy to się da? Przepraszam bardzo, czy tu są opcje? Sterowanie. Nieodwrócona. Nieodwrócona oś. I teraz powinno być... O, teraz jest lepiej. No. Okej, dobra, bo wtedy miałam odwróconą. Nie umiem tak grać. Podziwiam ludzi, którzy potrafią. I co mamy? Dekoracje? Co to? Przekąski, napoje. Słuchajcie, szybko dogonimy. Tutaj. Tu gdzieś postawimy. Punkt obsługi. Chciałam tą pizzerię. Aha, i miałam też pandy zrobić. Ojej, to będzie bardzo chaotyczny odcinek. Wybaczcie. W sumie możemy zaczekać, bo to nie tak długo. To sobie zobaczymy.
Pizzeria, stoisko z koktajlami. Co tutaj jeszcze będzie? Z lodami. Kawiarnia. Kawiarnia też brzmi fajnie, co? W zoo mogłaby być. Stoisko z koktajlami mlecznymi. Wypiłabym sobie jakiś. Tak ogólnie to jest u mnie dziś, teraz, w tej chwili godzina 6:30 nad ranem. Nagrywam to teraz, żebyście wy to mieli zaraz po szkole, jak wrócicie oczywiście ci, którzy chodzą do szkoły. Jej! Pizzeria! O, jaka duża! Ups! Nie myślałam, że to będzie takie duże. Czekajcie, bo chyba mi to tu nie pasuje. O, nie, 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 nie. A coś tak, o, na przykład? Ale bym chciała dwie drogi. Dwie drogi, mówię. Dwie! Nie, to się nie uda. A tam by pasowało. Tu czy tu? Tu, bo tutaj tak pusto jest, nie? Okej, niech będzie. A co mi tam? A co mi tam? Dobra, robimy tak. Ulepsz. Pięknie. O, no proszę. Szympasy, słonie, duże tereny drewniaste, schronienie, plac z żyrafą. Okej, dzięki. Ulepsz. Okej, pokażcie, jak to wygląda. Jak fajnie. No, dajcie mi trochę pizzy. Poproszę tą margaritę albo z kurczaczkiem, może jakąś capricciosa albo coś takiego. Poproszę kubek super coli i te frytasy sobie tu wezmę. O, dziękuję bardzo, to mamy zestaw. Dziękuję, dziękuję. Zjadłabym, zjadłabym. Aha, bo to są takie piece. Okej. Okay. Godziak się śmiał, że właśnie jak tak się zrobi, to jest pełno ludzi. Chodźcie tu, chodźcie. Sorki. Tylko mi mojej pizzy nie zabierać. O, jaka fajna pizza się tu zrobiła po ulepszeniu. Spoko. Dobra, ja się tak śmieję. Nie, 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 wyjdź stąd. Tutaj już, już wam zaczynam badania nad tym, co ja myślę, że to będzie. Myślę, że to będzie to. I zaraz zobaczymy, czy mamy jeszcze jakieś wyzwania i czy zrobiliśmy tamto, ale poodwracałam to tak, że nie mogę się ogarnąć. Różnorodność zwierząt teraz jest mała. Jezu, co chwila coś. Woda, woda. Na stanowisku do mycia w ekspozycji skała z tropików zabrakło wody. Skała z tropików, czyli tu. Element ekspozycji. Od razu to też uzupełnimy. Gdzie są ci wszyscy pracownicy? Zo, przepraszam. To nie jest skała z tropików. Gdzie jest skała z tropików? Excuse moi, to jest chyba ta mała taka. Dokładnie. Oj, chyba musimy jeszcze jedno biuro konserwatora tu gdzieś myknąć. Jedno, na przykład tutaj. Tak mi się widzi tu. obiekt. Biuro konserwatora. Czekajcie. Tam nie ma okien. Tak, z toalety. A niech ma do toalety blisko. Tam jest buda z jakiejś dziwnej strony. Ale to nic. Ulepsz. Ulepszymy jeszcze. O, proszę. Zatrudnij personel. Zatrudnij. Tu, 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 tu. Okej. Zatrudnij. Kogo by tu można było jeszcze? Okej. Weźmy jeszcze kogoś, bo to są mamy dość takie, wiecie, duże. Kokho, niech będzie. Weźmy go ten. Kliknęłam. Przepraszam, to było za szybko. Dobra, to nic. Mamy 14 poziom. Bardzo fajnie. Już pewnie te pandy małe też. Czekajcie, bo ja chyba to biuro konserwatora też mogę. Co to jest? Właśnie, ja to mogę ulepszyć. Aha, już nie mogę teraz. No okej, okay, dobra. Czyli sprawdźmy, jak to wygląda. Tak to wygląda, całkiem, całkiem.
Tu byśmy sobie mogli zrobić te drzewko, tak? Mini ekspozycja. I teraz tam zrobiliśmy tropikalny zbiornik wodny. Pewnie to nie jest to, a ja się ośmieszę teraz, ale tak od toalet. Ech, nie pasuje mi tu. A tu? O, od razu lepiej. Tak niech będzie. Zwierzątka. Panda mała. Tropikalny zbiornik. Widzicie? Widzicie? To jest po prostu. Okej. Czyli one się tutaj będą. Zaraz dla was te pandziożki kupimy. Też chciałabym zrobić lewełki. Gdzie by je tu myknąć? Takie mamy dość obszerne to, co prawda? Lewełki koło tygrysełków. Kotowate obok kotowatych. Ekspozycja. Sawanna, tereny trawiaste, wysokogórskie, tropiki. Weźmy sawannę średnią. Wiem, że nie wszystkie lwy są właśnie z sawanny, a to mnie zdziwiło. Okej, okay, niech będzie. Teraz tak, zwierzątka. Zaadoptuj nowe zwierzę. Leweły. Lew azjatycki, tropiki. Tak myślałam. Sawanna i sawanna. Lew wschodnioafrykański czy lew angolski? Wschodnioafrykański brzmi jakoś tak, nie wiem, przyjemniej. Tak mi się wydaje, ale to za chwilkę do tego wrócimy, bo jeszcze musimy kupić te pandy, żeby nie było, że nam zabraknie kasiorki. A przecież wam obiecałam, że je zrobię. Gdzie one są? Tutaj. Zwierzątka, zaadoptuj nowe zwierzę. Panda mała, panda mała. Woody, Queenie, Blues, Sum. Woody fajnie brzmi. Zwierzątka, zaadoptuj zwierzę. Pandy małe, panda mała. Nikita. Nikita też może być, ale Queenie ma taki fajny. Dobra, Queenie bierzemy. I jeszcze jedną. Czekajcie, mam Queenie, Woody, czyli jeszcze jedna samiczka. O, czyli można tylko dwa. No to nic, to zobaczmy sobie, jak one wyglądają. O, jakie słodziaśne! Ja bym chciała taką. Taką bym chciała. Jejku. O, proszę. Leniwiec, waran z komodą. Fajnie, fajnie. Piszcie, jakie chcecie następne zwierzątka, bo ja tutaj dzisiaj pandy małe i lwy. Ale może coś jeszcze byście chcieli? Nie mogę na dół wziąć bardziej tej kamerki już. O, Poziu! Jakie to jest piękne! Dobra. Dobra, dosyć. Musimy tutaj się zająć naszymi lewkami, które trzeba wszcząć badania. Zwierzątka, zaadoptuj zwierzę. Lwy. I tutaj my chcieliśmy tego, prawda? Czekajcie, a tutaj? Sawanna. Lew berberyjski, a tutaj? Lew zachodnioafrykański. Ale Jezu, same badania 1500. Dobra, weźmy sobie na razie tego. Nie będzie się długo jakoś robił, ale to my już możemy im tutaj elementy ekspozycji, opieka nad zwierzątami, utwórz i tutaj z mięskiem oczywiście. Dobrze, ulepszamy i teraz jeszcze opieka na chwilkę. I tutaj ta myjka. Stanowisko do mycia, rzeźba, krokodyla, łosia. To pasuje tutaj. Ulepsz. Ulepsz. Co jeszcze? Modyfikacje, tak? Jakieś zabaweczki, drapaczki, sznureczki. Drapaczki weźmy. Drapak. Co? Co? Kurczę, nad tym też badania trzeba.
Ale to chwilka. Dobra, całe szczęście. Całe szczęście. Okej. Od razu ulep... Aha, nie możemy tego ulepszyć. No okej. Czyli mamy drapak. Mamy to. Modyfikacje. Może coś jeszcze im tutaj damy? Jakąś skałę albo coś? Nie? Coś tam byśmy im dali. Taką zwykłą. Okej, czyli wszystko jest. Mam nadzieję, że stać nas na telefon w ogóle teraz. Zwierzątka. Zaadoptuj nowe zwierzę. Nie azjatycki. I co, nie zrobiło się? Zrobiło się. O, jaki słodziak! Jak wiem, że jakbyśmy... Dixie na pewno nie. Mug. Fajne, fajne. Zwierzęta. Zaadoptuj zwierzę. To jest azjatycki? Nie, właśnie. Właśnie, właśnie. To jest ten. Wschodnioafrykański. Weźmy sobie może Moli. I jeszcze jedną samiczkę. Jeszcze jedną samiczkę. I Jan też fajne. Maisie. Okej. Niech będzie. I chciałabym zrobić coś takiego, jak żeby one same się rozmnażały, czyli ten taki po prostu zbudować jakby biuro rozmnażania. Nie wiem, jak to powiedzieć. O, rany. Pokaż się. Level. Piękny jesteś. Ja cię kręcę. Fajna jest animacja, jak one idą, że tak poruszają łapami. Tak fajnie to wygląda, moim zdaniem. Mrał? Jaka ładna przyjechała Maisie. Maisie już tutaj nam ryczy. Dobrze, to teraz tak, jakie tam wyzwanie jeszcze mamy? Dozo, topi, który chce, młody z gatunku topi. Spróbuj rozmnożyć topi, aby maluch urodził się tuż przed ich wizytą. 36 minut. Myślę, że to sobie zrobimy w następnym zoo, a teraz będę się już z Wami żegnać i żeby nie tracić czasu, szybciutko tutaj się pożegnam. Także pamiętajcie o łapeczkach w górę. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo cieplutko, ale fajne hipcio. Do następnego. Trzymajcie się i cześć!